nazywam się Szemy, wizualnie wy oglądacie kolejny odcinek Tonego Hawka Trójki. To miał być pierwszy odcinek, w którym miałem grać bardziej profesjonalnie, że tak to nazwę, bo nabyłem drogą kupna sobie pada do grania, a jak się okazuje, Tony Hawk Trójka nie współpracuje z padami. Jest tam co prawda opcja wyboru pada, tam w ustawieniach poza grą jakby, bo tutaj jest tylko rzeczy, które mam ustawione. Tak, jest tylko keyboard do wyboru. Jak się okazuje, gra bardzo, bardzo topornie działa z padami. Ściągnąłem jakiś program do emulacji pada w ogóle, żeby zmusić go do funkcjonowania. Pada wreszcie wykryło, na czym się moja radość skończyła, bo co z tego, że jest wykrywany pad, jak... Włączę sobie cokolwiek w tle, żeby tak nie gadać do menu. Co z tego, że pad jest wykrywany, jak nie działa. Nie to, że tam coś z nim nie bangla, tylko jeden z przycisk. Ile jest potrzebna przycisków, żeby grać z Tonego Hawka? 20? Nie, żartuję. Pomijając kursorów, jakieś 6 przycisków? A na padzie działały tylko 2 przyciski, to nie były kursory. Mogłem podskakiwać i robić graba w powietrzu. To było jedyne, co mogłem robić. Nie, chciałem... Nie wyszło mi to bardzo, nie wyszło. No to faktycznie mogło być bolesne. Minimalnie nie zdążyłem. No dobra, ten rajd był wyjątkowo beznadziejny. Dobra, rozgrzewka jakaś była, pogadaliśmy sobie. Zmieńmy planszę i wymyślmy, co zrobimy. Continue. Dobra, end competition. Change level. Kanada, Suburbia. Męczy mnie ten jeden punkt, którego ostatnio nie mogliśmy złapać w Suburbii. Właściwie punkt, który sprawił, że zacząłem walić głową w blat. I się zastanawiam, czy to wtedy było coś nie tak, czy ze mną jest coś nie... Dobra, ze mną jest coś nie tak, to o tym dobrze wiemy. Mówcie mi, że teraz za pierwszym podejściem się uda. Jej! Nie zdążyłem graba dokończyć. To teraz na pocieszkę sobie dorzucę graba. Ale się pocieszyłem, normalnie szaleństwo. Co jest? Jest, no i wylądowałem. Gdyby tak w rzeczywistości się dało, to by było ekstra. Przejechać jak po... O właśnie, ostatnio widziałem mega rzecz. Na jakiejś ze stronek, na których robią różne głupie akcje, tak im się popisać, że a na co to ludzie nie wpadli. Jak macie palety te takie drewniane, na których zazwyczaj stoją, nie wiem, pralki, lodówki czy coś, jak bierzecie ze sklepu, to stoją na takich drewnianych paletach z takich beznadziejnych tanich desek, to ktoś wziął, do tego przykręcił, to chyba były kółka rozstawione, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale ten przestrzeń między nimi była takiej samej wielkości, jak się dostać po prostu, takiej samej wielkości, jak jest odstęp między torami. I w praktyce to wyglądało tak, że koleś jeździł jak na deskorolce po szynach tramwajowych. Oh, you suck!
Faktycznie. Ale dobra, złapaliśmy to, co chcieliśmy. Tą planszę mamy jako tak obcykaną, tam jeszcze jest parę rzeczy naprawdę do złapania, ale. Ta-da! Ha, to teraz wypadałoby wymyślić, co... czym się zająć, bo to jest na dobrą sprawę taki trochę ukradziony vlog. Vlog? Nie vlog. Granie ukradzione trochę. A bo... zobaczmy, co tam nam w Kanadzie brakło. 76. Dlatego, że miałem teraz robić co innego i jest opóźnienie w planie, więc stwierdziłem, że mając te pół godziny mogę sobie coś nagrać, a że następne w kolejce nagrywania pokazał się Tony Hawk, no to jest ukradziony Tony Hawk vlog. Vlog kempa. Właściwie na dobrą sprawę tutaj na tych planszach jest tylko potrzebny wyczajnik, tak, gdzie można robić niewiarygodnie dużą ilość raili. Prawie wjechałem pod planszę. Wjechałem do wody. I naprawdę nie liczy się, gdzie człowiek jest i... że tak, jak to było? Liczy się, gdzie człowiek jest, tylko z kim przebywa, tak? Nie, to w Tony Hawku nie liczy się, gdzie się jest, tylko do czesania kombosów potrzebne są raile, tak na dobrą sprawę. Bo o ile dobrze kojarzę na tych rampach, nie da się czesać tak makabrycznie dużych ilości punktów. A na railach to jest po prostu niewiarygodne, bo no ja wiem, że to o to chodzi w tej grze, ale to jest bardzo mało realistyczne, to nie jest symulator w żadnym wypadku. Prędkość, jaką się wykręca będąc na railach, jest niemożliwa do osiągnięcia normalnie, bo jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył postacie, jadąc na railu, dodatkowo się rozpędzają. Prawie mi zabrakło do tych 120, no come on! Dobra, nie tym razem. Wyskoczymy sobie na jeszcze inną planszę, żeby tym razem tak troszkę chaotycznie. Lewo, prawo, tutaj trochę zrobimy, tam trochę zdobędziemy, tu jest punkcik i giniem. Okej, jeżeli ktoś obejrzy do tego momentu, to będą się sypały naprawdę głupie komentarze. Liczę na was, liczę na was. A change level. Suburbia, tam będziemy przed chwilą. Airport! Tak? Tak. Flight 62 to Hollywood is departing in 10 minutes from gate 15. Nie, znowu to z samą stronę. Liczyłem na drugą stronę. Ajoj. Nie wyszło nam to. Coach, the lower class citizens.
Jest! Było tylko 75, później 150 i 300. Dobra, okej. Okay. Rozkręcimy się, poćwiczymy trochę, może uda nam się odpalić tego pada. Będzie dobrze. Zrobimy to. I hope. Która jest? 56. Dobra, jeszcze jedną planszę spokojnie możemy śmignąć. Tak mi się wydają się. Co, spróbujemy się rzucić na ten medal i polegniemy strasznie bardzo. To miało być tak. Change level. Kurde, nie wydaje mi się, żebym dał radę, ale why not, w końcu czemu nie. Szybko. Nie do końca mi o to chodziło. Przerywa mi cały czas kombat. To jest złowieszcze, bo... Mi się tamto udało ustać. Thank you.
nie... Czemu tak nie było? Przecież kontrowałem. Dobry komentarz. Jestem jeszcze zasoby w uszach. Dziękuję za uwagę. Jej!